Witam. Dziś przedstawiam moją skromną kolekcję wyświetlaczy LED z serii Alphanumeric Intelligent Display. Pierwszy jest DL2416T. Rok produkcji 1987. Jak widać, jest to 16-segmentowy wyświetlacz, czerwony. Wyświetla w tej chwili cyferki. No i on w sumie wyświetla cyfry, trochę znaków specjalnych i no litery wielkie. Niestety tylko wielkie litery. Są to w ogóle wyświetlacze, które zawierają wszystko, żeby je podłączyć bezpośrednio do systemu mikroprocesorowego. Są widziane jako pamięć. Mają też obsługę kursora. No i w sumie dosyć sporo potrafią. Jak na swoje lata. Później firma Siemens produkowała takie wyświetlacze matrycowe jako drop-in replacement dla tych wyświetlaczy, które tu widać właśnie. Są one nieco rozszerzone też, jeśli chodzi o funkcje. Między innymi wyświetlają 128 różnych znaków, łącznie ze spacją, w tym małe litery. No tu akurat jest zielony. To jest DLG2416, rok produkcji 1990. No jak widać, to akurat nie są wszystko znaki ASCII. Pierwsze 32 znaki są znakami specjalnymi lub międzynarodowymi. Jakiś czas później firma już Osram, to było dokładnie 2000, wyprodukowała tego typu wyświetlacz. Ten akurat jest DLO1414. On już nie ma obsługi kursora między innymi, chociaż nadal nazywa się Alphanumeric Intelligent Display. Trochę mniej inteligentny, bo mniej nóżek i mniej funkcji. No za to jest łatwiejszy w używaniu. Mniej nóżek jest do podłączenia, mniej nóżek jest do używania. DLO oznacza orange, DLG green, DLR też były red, czerwone. Teraz wyciągnę ten. Dlaczego zastosowałem tutaj podstawkę precyzyjną? Mogłem przecież jej nie użyć. Firma Avago zrobiła jeszcze jeden Enhanced Drop-in Replacement z dodatkową funkcją, w sumie jedną dodatkową funkcją. Mam nadzieję, będzie widać. Regulacją jasności. Tu jest 8 poziomów jasności, 8 plus całkowicie wygaszony, czyli w sumie 9. I ten się nazywa HDLG2416. Rok produkcji 1992. Pobór prądu. Coś mi się zdaje, że 40 mA, kiedy świeci pełną jasnością. Coś rzędu 4 mA, kiedy jest najciemniejszy, i 2 mA albo 1 mA, nie pamiętam dokładnie, gdy jest całkowicie wygaszony. No tak, ani mało, ani dużo. Teraz chciałem pokazać jeszcze jeden wyświetlacz, też firmy Avago, z tych mniej inteligentnych. Ups. Nazywa się HDLU. 1414. Czym się różni U od R? Jaki to w ogóle jest kolor? Czerwony. To jest tak zwany ultraczerwony, który jest jaśniejszy od zwykłego czerwonego. I zaraz pokażę właśnie, jak się różni też poza tym kolorem. Ten czerwony z lat 80. jest nie do podrobienia. Jest on po prostu czerwony. Ten ultraczerwony jest trochę bardziej pomarańczowy. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy aparat to w ogóle wychwyci. Gołym okiem też trudno to zobaczyć. No, aparat tu wszystko widzi, że świeci na biało z kolorową poświatą. Kolor ten jest naprawdę czerwony. Może uda mi się, jak tylko jasność zwiększy, przekonać, że to jest czerwony. O,
Tak mniej więcej powinno to wyglądać. Podobnie teraz będzie można obejrzeć zieleń. Mam nadzieję, jak nie pomylę czegoś. No, działać. To są właśnie matryce 5×7. Tak, teraz te kolory są prawidłowe. Mniej więcej. Ten jest bardzo jasny. Jego widać już spokojnie w słoneczny dzień. A co dopiero tutaj i teraz? No jeszcze ten pomarańczowy. Nie tak łatwo manewrować. Pomarańczowy jest zdecydowanie ciemniejszy. Czym one się jeszcze różnią? Ten ma obudowę wykonaną z, można powiedzieć, nylonu, to jest poliamid. Diody są zalane całkowicie w plastiku, dzięki czemu pod dużym kątem je widać. Natomiast firma Avago zastosowała tańszy polistyren, który jest troszkę bardziej matowy. No nie wiem, czy to będzie widać, raczej nie. Pod spodem jest powietrze, dzięki czemu kąt jest trochę mniejszy, ponieważ tutaj już widać bokiem cyfry. Raczej diody. Ten wyświetlacz ma też dość duży kąt widzenia, wbrew pozorom. Są cyfry, litery. Aha. Co jest fajnego z tym wyświetlaczem jeszcze? W ogóle ze wszystkimi tymi wyświetlaczami, to to, że ja mogę teraz wyłączyć procesor. Nie ma zasilania. Wszystkie nóżki zmieniły stan na wysoką impedancję prawdopodobnie w tej chwili. Czyli nic się nie zapisuje. Jak widać, dalej jest wszystko wyświetlane. Nie trzeba multiplexować. Wszystko dzieje się automagicznie. Dlatego się to nazywa Intelligent Display. Teraz kąt widzenia. No, spróbujemy. Może coś się uda zrobić. Dosyć duży. Momencik, gdzie tu jest ten przycisk słynny? O. Fokus. Teraz zobaczmy Avago. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że coś wyświetli bez włączonego procesora. No niestety, trzeba go będzie uruchomić. O, teraz tak. No to dajmy na to strzałki. Ups. No jak widać, ten się nie daje tak zapisać. No jak też widać, trochę mniej inteligentny wyświetlacz. Ale jasność ma niesamowitą. No i tutaj już widać bokiem jedną cyfrę. Jednak do jakiegoś ręcznego zegarka czy czegoś w tym stylu bym polecał właśnie jednak Avago. Tak samo ten najlepszy niby wyświetlacz z jasnością, z kontrolą jasności, jest też najbrzydszym moim wyświetlaczem, jeśli chodzi o obudowę. Strasznie obdrapany. Plastik ma naprawdę kiepskiej jakości, ale te diody się jakoś przez niego przebijają. Właściwie tyle, jeśli chodzi o kolekcję, powiedzmy, inteligentnych wyświetlaczy. Mam jeszcze kilka mniej inteligentnych, które w innych filmikach już brały udział, szczególnie w jednym filmiku, w dwóch w sumie. Oraz jeszcze jeden rodzaj wyświetlaczy. TIL 300, 300, 308.
jak również jeszcze jeden rodzaj wyświetlaczy. Te już są bardzo ładne. Nie mają żadnego plastiku. A wyglądają tak. I też bardzo ładnie świecą, ale to pokażę w innym filmiku, innym razem. Tyle na dziś. Mam nadzieję, do zobaczenia, do usłyszenia.